Juniorski, weź nie przesadaj z tym przebraniem. I tak nie jesteś śmieszny. Juniorski, wyglądasz jak pajac, mimo że są święta, lol. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Kapikinia. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Kimarocz oraz Kuba 241. Za te trzy piękne fanarty. Jesteś się po prostu mega pozdrawiam. No a teraz powracamy do gry. No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy and welcome back to Slender! Dokładnie, powrócimy sobie dzisiaj do Slendera i tak, mam teraz brodę specjalnie dla was zapuściłem, ponieważ za 6 dni są Mikołajki. I tak, za mną też już od tygodnia czy od dwóch tygodni są chyba światełka, bo nadchodzą święta. Ale i tak, to że nadchodzą święta, to i tak nie przeszkadza nam, abyśmy sobie zagrali w jakiś fajny horror. Muszę wam powiedzieć, że mnie strasznie kurde to tutaj swędzi i bardzo się kiepsko gada przez tą brodę, ale czego się nie robi dla wyświetleń! Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Slendera, proszę was, abyście napisali w komentarzu hashtag fajną masz brodę! Dobra, ja sobie tutaj musiałem troszeczkę usta odsłonić, bo przecież mi to wchodzi do Ryoka, to jest po prostu masakra, nie? Ale tak jak już powiedziałem wcześniej, czego się nie robi dla wyświetleń. Jak ja jestem głupi w ogóle, nie? Dobra, znajdujemy się teraz w tym śmiesznym parku, bo już żeśmy sobie tutaj przeszli ładnie, pięknie z tego domku i teraz jesteśmy w tym takim jakimś wielkim parku i z tego co mi się wydaje, to musimy się dostać właśnie do tej latarni tam, czy radiostacji, czy zwał, jak zwał, ciekawe co to w ogóle jest. I muszę wam powiedzieć, że teraz tutaj jest mega super hiper turbo ciemno. Jeszcze jak mi tutaj softbox świeci na mojego Ryoka, to jest naprawdę ciemno, ale jest też przynajmniej klimatycznie. A tutaj naprawdę... Boję się. Ja się boję. Ja się boję. Ja się boję. Ja się bardzo boję. Szkoda, że tutaj nie ma takiej podczerwieni, jak to jest w tym, nie? W Outlaście, ale dobra. Outside Park has 3 kennels available for rental. A, okej, okay, dobra, czyli Outside Park ma 3 takie jakby bungalowy chyba do wynajęcia. I tym editor, coś tam. Dlaczego tutaj coś się takiego robiło? Outside Park, okej, okay, dobra, tutaj mamy jakąś mapkę. Outside Park is situated just 30 minutes outside of the city. Jest usytuowane 30 minut od miasta. Come and enjoy amazing wilderness, wildlife and more. No, przyjdź sobie tutaj, tutaj można się wspinać, można sobie jeździć na rowerkach, można sobie pływać. Można sobie pływać i pływać jeszcze raz, dobra. Outside Park Canadian Rules. Personal flotation devices must be worn at all time while in the water. Okej, okay, czy jakieś... Czekajcie, ja sobie może tutaj tak zrobię. Czy jakieś PDF-y muszą być cały czas noszone? Do not cross the line floats into designing swimming areas. Nie przekraczaj linii, coś tam, dobra. Kurde, no ja to normalnie wypływam z Ryoka, to bez sensu ci powiem. Dobra, i teraz idziemy sobie tutaj dalej. Troszeczkę się rozjaśniło, ale ja nie wiem dlaczego aż tak się rozjaśniło. Muszę wam powiedzieć, że tutaj naprawdę no nic nie widać, nie? Ja się tutaj zgubię, naprawdę, nie? Mam nadzieję, że za chwileczkę mi tutaj Slender nie wyskoczy ani nic takiego. Polećmy sobie może tutaj. Oh no! Ja już tutaj pierwszą kartkę znalazłem! Da się tutaj wspiąć do góry? Proszę, ja chcę się tam wspiąć do góry i tam po prostu poczekać, aż nadejdzie znowu świ... Can't run! Ja już znalazłem pierwszą z 8 kartek! I to się zacznie, ja się za chwileczkę popłaczę, nie? Bo tu jest tak ciemno, no, tu jest naprawdę ciemno. Tutaj będzie druga kartka. Jaka tu jest kartka? Always watches no eyes. Zawsze ogląda. O, tu jest Slender namalowany. Zawsze widzi nie mając oczu. Je! Wow, dobra, on gdzieś tam chyba stoi z tego co mi się wydaje. Kurde, aż się zakrztusiłem. Ja nie wiem czy teraz tutaj gdzieś biegać sobie po tym lesie, czy po prostu iść zgodnie. On tam jest, dobra, ja się nie odwracam. Bo tak będzie najlepiej, nie musimy w sumie też biec, ponieważ jak my się dopiero odwrócimy. O, nie ma go. Nie ma go. Ja się boję, że on tutaj za chwileczkę przyjdzie i mnie zgarnie, nie? Musimy za wszelką cenę się tak postarać, żebyśmy
nie zostali złapani przez niego. Tu jest kolejny. Gdzie tu? A gdzie on tutaj był? Gdzieś tutaj był. Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest moim panem. Jest jeszcze gdzieś? Bo tutaj była kartka, tu jest kartka, dokładnie. To jest za kartka follow. Nie, 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 na spokojnie, ty się tak nie denerwuj. Ty się tak nie denerwuj, bez kitu, nie? O. Chyba muszę iść zgodnie dalej, no, 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 no. Chyba muszę iść tutaj zgodnie cały czas. Jezus Maria! Oh, no, 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 no. Tutaj też jest jakaś ścieżka chyba z tego, co mi się wydaje. Jestem ciekawy, czy to gdzieś jeszcze będzie tutaj tak poukrywane, wiecie o co chodzi, że na przykład tu jest też ścieżka. Żeby nie było sceny. O, tutaj może też być ta kartka. On chyba gdzieś tutaj stał z tego, co mi się wydaje. O, widzicie, tu jest kolejna kartka. Co tu pisze na tej kartce? Help me, pomóż mi, dobra. 4 z 8 znalezione. Okej, dobra, na razie jest w porządku. Na razie jest okej. Wydaje mi się, że one są właśnie... Te kartki, to jest chyba takie troszeczkę uproszczenie, że one znajdują się na takich miejscach, gdzie po prostu jest dostęp, jest światło. O nie, o nie, on jest za mną, on jest za mną. Ja wiem, że nie powinien się odwracać, ale się chce odwrócić. Dobra, co tu jest? Tu się coś pali. Don't look or it takes you. Nie patrz, albo on cię zabierze. Dobra, 5 z 8 zostały już znalezione. Coś tu się kopcie. Dlaczego teraz się tak muzyka zmieniła? Dlaczego teraz się tak muzyka zmienia? Proszę was! Nie denerwujcie mnie, nie straszcie mnie, bo ja jestem tylko zwykłym człowieczkiem, który sobie chce troszeczkę pograć w Slendera. Jezus Chrystus jest moim panem! O, no, on tam stoi cały czas! Już sobie poszedł? Mam nadzieję, że gram na poziomie easy. Albo very easy. XXXL easy! XXXL easy! XXXL easy! No fucking way. Dobra, chyba sobie zniknął teraz. I za chwilę mi ta broda spadnie z głowy. No gdzie on jest? No gdzie on jest? No ja tam nie umiem podejść do tego namiotu, bo on tam gdzieś jest. Zróbmy tak, że my sobie go troszeczkę strollujemy. My sobie pobiegniemy tutaj. I teraz go tak strollowaliśmy, mam nadzieję, że on jest teraz za mną. Że my sobie po prostu tutaj teraz podejdziemy na spokojnie. Hej yo! Hej, 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 hej! Hej! Hej, 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 hej! Nie odwracaj się, Tomek! Nie odwracaj się! Junior, nie odwracaj się! Nie odwracaj się, Junior! Bo ty się nie możesz odwracać! Ja, ale ja muszę tam podejść! Kurde, jaka głupia broda! Ja muszę tam jakoś podejść, żeby zdobyć tą kartkę, która się gdzieś tam znajduje. Okej. Gdzie tu jest ta kartka? Proszę, kartka, kartka, kartka. Nie ma kartki, ale jest Slender! Nie ma kartki, ale jest Slender. Da się wejść tutaj do wody? Nie, ja nie chcę tutaj wchodzić do wody. Bo da się wejść do wody, ale nie tak na maksa. Ej, Slender! No proszę cię, no. No, 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 Slender! Nie, no ja muszę iść teraz tutaj gdzieś w drugą stronę, bo ja, ewidentnie on nie chce, żebym ja sobie tamten przeszedł. O, dlaczego on mnie tak straszy, nie? Dlaczego on mnie tak straszy? Idziemy teraz w tą drugą... No były te same odgłosy, jak ja tutaj zawsze przybiegnę, to są te same odgłosy. Zróbmy, tu jest w ogóle jakaś raca, da się tą racę wziąć? Nie da się tej racy wziąć. Ja myślałem, że to się pali, a to jest po prostu jakaś raca wsadzona w stronę tutaj. Nie w ogóle po co ta raca tutaj jest, nie? Dobra, zróbmy sobie tak. No, no, on tutaj znowu jest gdzieś. Nie wiem, nie wiem dokładnie gdzie. Ale ja się na pewno na niego nie będę patrzał. Slender, proszę cię, daj mi spokój. No przecież tu jest jeszcze jedna ścieżka. I na pewno tutaj będziemy mogli sobie szóstą kartę. Jezus Maria, Slender! Slender, Slenderex. Ty jesteś taki Slenderex. To jest po prostu masakra, nie? Chętnie nasmarowałbym tobą bułeczkę z ogórkiem i z majonezem. Ja już w ogóle zaczynam gadać jak brasztub, nie wiem, bez kiedy. Ten brasztub to jest jednak taki głupi brasztub, nie? Dobra, pobiegnijmy sobie teraz tutaj. Ja mam nadzieję, że teraz dobrze biegnę. Bo tu jest jakaś ścieżka, która prowadzi pewnie do... Oh no! On gdzieś tutaj był teraz, nie?
On gdzieś tutaj teraz był. No! Ja się tego bardzo boję. Ale muszę wam powiedzieć, że na razie mi jeszcze tak jakby energia chyba... No, Slender! Że mi jeszcze tak jakby energia chyba nie leci, z tego co mi się wydaje. Dlaczego już są odgłosy, jakbym był w środku, a jeszcze nie jestem w środku? Dobra, outside park. Tutaj na bank będzie jakaś kartka. Ale jeszcze dokładnie nie wiem gdzie. Kartka? Czy tu jest gdzieś kartka? Halo? Halo, kartki? Czy ktoś widział jakieś kartki? Bo ja muszę jeszcze 3 zebrać. Kartusie! Karteczki! Tutaj? Nie! Gdzie on jest? On był chyba... O, oh, no! Czekaj! Bo on tutaj był po drugiej stronie i on tak jakby mnie widział, albo raczej nie mogłem go widzieć. Tutaj też żadnej kartki nie ma. Tutaj też chyba niczego nie ma. No kurde, w tym budynku tutaj gdzieś musi być jakaś kartka, no to jest niemożliwe, że tutaj kartki nie ma. Halo? Kartka? Może w kiblu gdzieś tutaj będzie. O, tu jest! Widzisz, mówiłem! 6 kartka znaleziona. 6 kartka została znaleziona, czyli pewnie już tutaj żadnej nie będzie. Bo wydaje mi się, że co lokalizacja to jest jakaś kartka. Muszę wam powiedzieć, że to jest chyba bardzo podobna mapka co ze Slendera The Eight Pages. No, Slender tam był teraz znowu. Ja wiem, że ja strasznie krzyczę, ja się bardziej... No! Ja się bardziej krzyczę i się boję, jakbym się miał bać niż wy. Co to znaczy w ogóle? O, znowu, nie czujesz, że rymujesz. Bez kitu. Dobra. Bo biegniemy sobie może teraz tutaj. Mam nadzieję, że tutaj się Slender gdzieś nie pojawi. Chyba muszę iść teraz... Ja! Sześć kartek, jeszcze tylko 2. Ja muszę je zdobyć. Ale tutaj już nigdzie ścieżki nie ma, także ja muszę... Okej, dobra. No! Gdzieś tu jest ścieżka? Ścieżka moja! Tu jest ścieżka jakaś chyba. No! Fucking way! Slender, fuck! Kurwa mać, no! Jakim cudem on mnie teraz złapał? Ja nawet nie wiedziałem, gdzie on był! Gdzie on był, ziomek, no! Chyba muszę znowu brodę ubrać, bez kitu, nie? Dobra, pierwsza kartka, ziomy, muszę wam powiedzieć, że jest troszeczkę źle. No znowu mi ta broda zlatuje. Że jest troszeczkę źle, ponieważ tu się mapka zmieniła! Ja myślałem, że tutaj będą cały czas takie same mapki. I my po prostu teraz będziemy robili jakiegoś speedruna i po prostu wszystko zbierzemy. Ale nie! Mapka się zmieniła! Jestem zły. O, teraz tutaj też możemy iść, bo tutaj też jest ścieżka jakaś. Oni tam mówili, żebyśmy po prostu naprawdę nie wychodzili nic poza tej ścieżki. Tu też jest jakaś ścieżka, tam jest namiot. Co tu jest teraz? Jest tutaj coś ciekawego? O Boże, tutaj znowu powróciłem do tego... Do tej wieży wieczniczej. Dobra, proszę, no musimy to kurde przejść. Jezus Maria, jakie są głupi w gry daremne, nie? Bez kitu. Dobra. Tu jest kolejny... Nie ma kartki? Nie ma kartki? Jak to nie ma kartki? Jest kartka! Okej, dobra. I teraz tak, ścieżki tutaj już nie ma. Dlatego ja też poza tej ścieżki nie będę wychodzić, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli my wyjdziemy spoza tej ścieżki, to nas wtedy Slender złapie. Dlatego myśmy nie byli wtedy na ścieżce i nasz Slender złapał. Dlatego tak to było. I to jeszcze jest dodatkowo jest tak, że to jest super, hiper, mega, turbo ciemne. I dlatego też nic nie widać. Ty, w ogóle ja już się straciłem w terenie, nie? Ale nieważne, no ja to mniej więcej sobie w głowie tam maluję, że tu jakaś ścieżka jest i tak dalej, straty pierdaty. O, tu chyba jest jakaś kartka. Nie, tutaj po prostu się tak tekstura przebiła, no dobra. Niech będzie, że nie ma tutaj żadnej kartki. O, fuck, mam nadzieję, że ja tylko po prostu muszę znaleźć te 8 kartek i to by było na tyle, nie? Bo wtedy jak... No, to by było na tyle, dobra. On cały czas tam stoi i nie chce się... No, idź stąd, Slender, no, Jezus Maria, jak ty mnie denerwujesz jak mój pies, no. Jesteś natręty naprawdę jak mój pies, nie, ja tam nie idę. Ja teraz się może wrócę i pójdę sobie gdzieś indziej. Tylko pamiętajcie, idziemy cały czas ścieżką. Nawet jak troszeczkę chcecie zboczyć z kursu, to nie, idźcie cały czas ścieżką. No i on gdzieś nawet tutaj był.
On gdzieś tutaj znowu jest, ale nie wiem dokładnie gdzie. On gdzieś tam jest, okej, okay, dobra. Ale mnie to w sumie wali, bo ja tutaj muszę znaleźć sobie teraz kartkę kolejną. Na spokojnie. Na spokojnie, kartka. Proszę kartka. Proszę kartkę, proszę kartkę. Proszę, proszę kartkę. Proszę, proszę kartkę. Proszę kartkę. Jak ten Slender mnie irytuje w tej grze, nie? Nie ma naprawdę poziomu XXXL Easy dla mnie specjalnie? Tylko muszę grać na normalu? Tej kartki tu nigdzie nie ma. Jej tu nigdzie nie widzę. Myślę, że tutaj jest. Ale jednak jej tutaj też nie było. Ona gdzieś będzie tutaj w środku, bo nie, tylko muszę sobie to troszeczkę po... Tu jest kartka! Tu jest kartka! Mam nadzieję, że on się teraz mi przed pyskiem nie pojawi. Jest kartka, okej, 3 z 8. Teraz się zmienia muzyczka na bardziej creepy. Ale my sobie po prostu nie zwracamy na to uwagi. Idziemy po prostu dalej sobie naszą ścieżką piękną. O, widzę tam już czwartą kartkę. Mam nadzieję, że on mi się za chwileczkę przed pyskiem nie pojawi. Nie, jednak ta mapka jest bardzo podobna. Tylko, że są inne rzeczy, wiecie jak, w innych miejscach. Ale tak to ona jest troszeczkę w sumie podobna. Ej, w ogóle tutaj znowu słyszę jakieś odgłosy śmieszne. Da się tam pobiec? Mam tędy też biec tutaj? Nie, bo on mi mówił, żebym ja po prostu nie wychodził spoza tej ścieżki, albo... A mnie teraz złapie. No jestem poza ścieżką. O. Dobra, dobra, udało się, udało się. Udało się, na spokojnie, ja wiem, że on mi teraz wącha moje majtki. Jak ja teraz tutaj sadzę bąki, nie, z przerażenia. O, jakiś samochód. Tego jeszcze nie zdobyłem, tego jeszcze nie widziałem. Tutaj gdzieś, też gdzieś musi być jakaś kartka, dobra, była tutaj na drzwiach. Mamy 5 z 8, na razie jest ok. Na razie, no wiem, że teraz się muzyczka tutaj bardzo super hiper turbo zmienia. Na taką bardziej creepy, żebyś się jeszcze bardziej bał, żeby ci się po prostu ręce pociły. Ale ja się po prostu nie dam, ja się po prostu nie dam. Ja się nawet na niego nie patrzę, nie? Ja wiem, że on gdzieś tutaj stoi. Ale ja się na niego nie patrzę, nie? Musimy po prostu sobie teraz tutaj wbiec do tego. A on pewnie tutaj będzie teraz za rogiem stał, nie? Nie, nie stoi. Nie stoi. Pamiętacie, że jak on stoi, to broi. O, tutaj gdzieś kartka chyba już była. Mam nadzieję, że ona znowu będzie w tym samym kiblu. O, jak ja się boję chodzić po takich lokalizacjach, nie? Lokalizator. Lokalizator. Lokalizator kartek, nie? Bez kitu. Kartusia. Gdzie jest nasza kartusia? Proszę. To jest creepy. Jednak to jest creepy, ale nie. Wow. Co jest? Co jest? What the fuck is going on? Nie no, wydaje mi się, że ja muszę tutaj po tą kartkę przyjść jako pierwszą, bo znaleźć tutaj tą kartkę w tym labiryncie dwóch pokoi to naprawdę jest graniczy z cudem! No. No daj mi tą kartkę już, proszę cię, no! Gdzie ona tu może być? Może tu gdzieś w kiblu jest albo coś takiego? No nie, no nie ma jej. Da się to otworzyć? Nie da się tego otworzyć. Wow! Uspokój się, na spokojnie ziomek, na spokojnie, nic się nie dzieje. Ty się musi po prostu teraz uspokoić. Stań sobie w rogu. Na spokojnie, dobra. Zniknął. Hmm.
te skupienie znowu. Co tu się tak świeci na zielono? Jest, dobra, mam tą kartkę w końcu. Can't run. Teraz szybko stąd spierdzielić. Zanim się pojawi. Jezus Maria! Mówiłem, zanim się pojawi, nie? Teraz, którą ścieżkę mam wybrać? Tą? To nie jest ścieżka. To nie jest ścieżka, ale tam jest Slender. Czekaj, bo gdzieś tutaj się... jakoś tutaj... Nie wiem, co mam teraz powiedzieć, nie? Bez kitu. Nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Ale ja nie wiem teraz, czy tędy mam biec, czy to jest dobrze. Dobra, no zróbmy tak, że sobie może pobiegniemy tutaj, bo on jest tutaj teraz za mną. Centralnie jest za mną. Ile jeszcze tych kartek obsalanych muszę zabrać? Dwie? O dwie za dużo. O dwie po prostu za dużo, nie? On jest teraz bardzo agresywny, bo już sześć kartek znalazłem, nie? Przy siódmej będzie naprawdę... Huchał mi za... do ucha. Coś takiego będzie robił, nie? O, no, no, tam jest jakiś jeep! Ja muszę iść szybko do tego jeepa tam, no! No! No patrz! Co ja mam teraz zrobić? No przecież on jest tuż za mną! No jak ja się go mam pozbyć? No Jezus Maria, nie... Nie wytrzymam! Jo synek nie wytrzymam zaraz, nie? No, Slender, no please, no! Jest! 8 kartek jest! Udało się! Kuźwa mać, udało się! Jezus Maria, jak to dobrze teraz, że tak się stało! No, 8 kartek, co ja teraz mam zrobić? Okej? Okay? Gdzie on nam teraz rzucił? Halo? Halo? Uciekamy chyba, nie? Co ja teraz robię? Okej, okay, dobra, rozglądamy się, ale o co teraz tutaj chodzi? Wow, jakiś fajny bas, jakaś fajna impreza. Wow, co teraz? Jak mnie ta bruda drapie? No dobra, no zebraliśmy te 8 kartek. Zebraliśmy te 8 kartek. Progress saved in the scene selection menu. I muszę wam powiedzieć, że... No nagrywałem to... Godzinę. Ale na szczęście zasejwowało nam się, zebraliśmy wszystkie 8 kartek i wydaje mi się, że teraz znowu jesteśmy w tym samym miejscu, ale zobaczcie, że mamy kurde połowę energii, nie wiem dlaczego, ale mamy tylko i wyłącznie połowę energii i musimy się chyba jakoś zregenerować. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej, no i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć! No!